Zastanówmy się, ile to jest 2,211 podzielone przez 6,7. To, czego ja nie lubię robić w takim zadaniu, to dzielenie przez liczbę dziesiętną albo ułamek dziesiętny. I w związku z tym pomnożę 6,7 razy 10, co oznacza przesunięcie przecinka o jedno miejsce w prawo. Ale nie mogę wykonać takiej operacji tylko z liczbą 6,7. Muszę również zrobić to samo z 2,211. Tutaj również musimy przesunąć przecinek o tyle samo miejsc w tę samą stronę. W prawo o jedno miejsce. Teraz mogę przepisać to zadanie jako 22,11 podzielone przez i zamiast 6,7 mogę zapisać 67. Mogę tutaj zapisać przecinek, ale to niczego nie zmienia. Z przecinkiem czy bez jest to liczba całkowita 67. I teraz możemy wykonać dzielenie pisemne. Dzielimy teraz przez liczbę całkowitą. Możecie powiedzieć, że tutaj ciągle jeszcze mamy liczbę dziesiętną, ale za chwilę zobaczycie, że to nie ma żadnego znaczenia. Dzielenie pisemne zapisujemy tak. 22,11 podzielone przez 67. Zanim zaczniemy, zaznaczymy jeszcze, gdzie będzie nasz przecinek w wyniku dzielenia. Tutaj go mamy w tym miejscu, w wyniku będzie tutaj. W dzieleniu pisemnym bardzo ważne jest, żeby zapisywać wszystko dokładnie na odpowiednich pozycjach i pilnować, żeby cyfry znajdowały się w odpowiednich kolumnach. Jeżeli pogubimy się w kolumnach, to pomieszamy wartości konkretnych pozycji. No to jedziemy. 67 mieści się w 2 0 razy. Przesuwamy się dalej. 67 mieści się w 22 też 0 razy. 67 mieści się w 221. Ile razy? Pomyślmy, 67 to prawie 70. 70 razy 3 to by było 210. Wygląda na to, że chyba 3 razy się zmieści. Spróbujmy z trójką. Wpisujemy tutaj trójkę i mnożymy. 3 razy 7 równa się 21. Zapisujemy 1, przenosimy 2. 3 razy 6 równa się 18. Dodać 2 równa się 20. Otrzymaliśmy 201, a różnica pomiędzy 221 i 201 to będzie, tu mamy 0, tu mamy 2, tutaj 0, ale nie musimy go zapisywać, różnica wynosi 20, czyli 3 było ok. Gdyby 3 razy 67 było większe niż 221, to mielibyśmy kłopot. A gdyby 3 razy 67 było mniejsze niż 221, ale byłoby aż tak mniejsze, że po odjęciu tutaj mielibyśmy liczbę większą niż 67, to by znaczyło, że tu możemy wrzucić więcej 67 niż 3. Ale ta trójka jest ok. Po wymnożeniu 3 razy 67, 201 jest mniejsze niż 221, ale różnica jest mniejsza niż 67. No to jedziemy dalej. Teraz spisujemy jedynkę i widać, że wiemy już, ile razy 67 mieści się w 201. 67 mieści się w 201 3 razy. 3 razy 7 równa się 21. Zapisujemy jedynkę, przenosimy dwójkę. 3 razy 6 równa się 18, dodać 2 równa się 20. Teraz odejmowanie i mamy koniec dzielenia, bo reszta równa się 0, a tutaj nie ma już nic więcej do spisania w dół, czyli 22,11 podzielone przez 67 równa się, tutaj możemy dopisać 0, żeby ładnie wyglądało, równa się 0,33. I tutaj też równa się 0,33. No i policzone.